Witam serdecznie widzowie w kolejnym filmie na kanale we vlogu z Pyrkonu. Zaczęło dopiero w dniu drugim, ale w dniu pierwszym to przyszliśmy dość późno i tak niezbyt ogarnialiśmy, co się dzieje, więc po prostu pochodziliśmy, dobrze się w miarę bawiliśmy, zdjęcia porobiliśmy, to tu wam powklejam kilka zdjęć. Mamy dzień drugi, dzisiaj coś tam już ponagrywam sobie. Jest wcześniej, bo jesteśmy dzisiaj już od rana, jest godzina 10, my tu jesteśmy od 9 coś. Co? O właśnie, muszę strefa cosplay otwarta, muszę naprawić, bo jak widzicie po zdjęciach i teraz też po mnie, mam sobie cosplay Kenobiego i niestety tam będziecie widzieli na jednym zdjęciu mój miecz niestety przegrał w starciu bojowym z innym mieczem. Muszę iść naprawić, teraz zrobię później. Na razie idziemy sobie na prelekcję na temat konfliktów prawnych w filmach. Będziemy sobie słuchać, no i ogólnie będzie dzisiejszy zakład. Ciepło ma się dużo dziać, więc super. Dobra, no to no, będę wam pokazywał, jak będzie się coś działo. Dobra, już po prelekcji. No, całkiem fajnie ogólnie. Fajnych rzeczy się dowiedziałem, śmiesznych zresztą też. Dobra, i teraz tak, zapomniałem o paru rzeczy, jak wam powiedzieć, co tam się jeszcze działo. Tak, dzisiaj rano jeszcze graliśmy w taką grę, co się nazywa planszówkę z Minecraft, już nie pamiętam dokładnie nazwy. Finalnie nie ogarnialiśmy zasad, więc nic nie zagraliśmy. Wczoraj byłem też na swojej pierwszej prelekcji, to była prelekcja na temat przyszłości polskiego kina. Ja tam też ciekawe rzeczy się dowiedziałem. Co jeszcze było wczoraj? Aha, przemarsz Gwiezdnych Wojen był. Ja z tym właśnie złamałem mieczem, o tak to wygląda, zobaczcie, jak ten miecz mój złamany wygląda i idę właśnie to naprawić. No to wczoraj żeśmy sobie w przemarszu takim shit, też tu akurat mam na granicy, sobie zobaczcie. No fajnie się szło w takim przemarszu, a dzisiaj będzie powtórka. Dzisiaj jestem bez szaty, z tym samym płaszczu tym, czy samym ubranku, więc mi jest mi przyjemnie, ale jest strasznie gorąco też, więc będzie tak też nawet dłużej. Dobra, idę naprawić miecz, zobaczymy, pewnie będzie po prostu skrojony taśmą. Ej, ale to będą przynajmniej takie obrażenia wojenne, tak jak powiedziałem. Dobra, to idziemy dalej. O, tak to w ogóle tu wygląda, a ja nie tu, ja wchodzę tu, do... Tu jest ile? 5 i 5a. Znaczy to jest takie przejście. I teraz tylko, dobra, tylko teraz gdzie to było, bo już nie pamiętam. Tu jest 5, tam jest 5a, to tam chyba było. O, tam chyba było właśnie gdzieś strefa cosplay, żeby właśnie móc się zreperować. To już wam pokażę. Bo to nie wygląda dobrze, to nie wygląda dobrze. Z jednej strony dobrze, z drugiej strony niedobrze. Trzeba się naprawić. Dobra, widzowie, udało się mieć sklejony. Okej, okay, widzicie, o, jest ta siemka, czekajcie. O, jest sklejony ładnie, piękny, także mam miecz, znowu mogę jakkolwiek walczyć. Nie wygląda ogólnie źle. O, patrzcie, tak, o, to wygląda, jest okej. Okay. A fakt, że nie będę mógł go teraz złożyć już do końca. O, zobaczcie, ten miecz jest tak złożony, nie? I to się wysuwa tak, tak, o, na zewnątrz. No teraz się nie wysunie do końca, się po prostu nie da, więc będę musiał mieć tak, o. Będę musiał mieć miecz złożony, rozłożony cały czas, a trochę złożony, ale ja jestem zadowolony jak najbardziej. Widzowie, jeszcze w międzyczasie podszedł do mnie taki mały chłopiec z małym, takim króciutkim mieczem świetlnym. Przebrany za Kapitana Amerykę, chciał się popojedynkować, na koniec poprosił o zdjęcie. Aż się wzruszyłem, szczerze mówiąc. Słodkie to było. Minęła chwila, idziemy znowu na prelekcję. Przypomnijcie nazwę? Jak się ta prelekcja nazywa? Jak pisać, by napisać. Jak pisać, by napisać. A few moments later. Zabrakło miejsc, idę dalej. Wielki przemarsz furysów. Super. Czarny pochód. Meanwhile. Szykuję się do drugiego przemarszu i będę w miejscu, gdzie mamy na przykład takie rzeczy. O, się zobaczcie. No pięknie po prostu. Joda w karbonicie. Ale kozak to wygląda. Generalnie w międzyczasie na trzaskałem też więcej niż wam tu wrzucę na ekran kilka. I wszystkie są na Instagramie, jak ktoś nie widział, Hedosi przez 2 i tak się Instagram nazywa, zapraszam do opisu. Wiecie, głównie się skupiam właśnie na robieniu zdjęć i chodzenie sobie oglądaniu. Mniej nagrywam, tylko jak czas, jak coś się dzieje. Z przemarsz coś na pewno to nagram. No. Przemarsz. Numer 2. Ile tu ludzi jest? Jezu. What? What the fuck? I am Kenobi! 2 hours later.
ananas, 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 ananas. Jebać arbuzy, jebać arbuzy, jebać arbuzy, jebać arbuzy, jebać arbuzy. Dobra widzowie, poszliśmy potem jeszcze się spotkać z ludźmi z Gwiezdnych Wojen i kurde, super jest, przeżyliśmy się z nimi trochę czasu, nawet zapoznaliśmy osoby, fajnie, naprawdę jest, no. Jutro nie będzie mi się chciało wracać do domu zbytnio, ale będzie trzeba. I wydaje mi się, że dzień drugi to już zakończę, może widzimy się w dniu trzecim, czekajcie, muszę zejść, bo zaraz oberwę. Widzimy się w takim jeszcze najprawdopodobniej w dniu trzecim, a jak nie, to coś tam podsumuję po prostu i tyle. Okej, więc witam ponownie już w zakończeniu tego filmu, będę go kończył. Słuchajcie, jest poniedziałek, ja dopiero teraz kończę film, ale szczerze mówiąc niedzielę to tak nie było zbytnio kiedy, a jak już było kiedy, to tak nie byłem zbytnio na siłach, byłem strasznie zmęczony, dlatego powiedziałem sobie, że zakończenie zrobię dopiero w poniedziałek. Więc tak, niedziela tak myślałem właśnie, że nie będzie się działo zbyt nic ciekawego i tak faktycznie było, bo właściwie to tylko, żeśmy sobie przyjechali na chwilę, posiedzieliśmy sobie na strefie gier retro, poszliśmy na jedną projekcję na temat tworzenia postaci w RPG-ach i w sumie to tyle. Chyba przyjechaliśmy na godzinę 13, o 16 już poszliśmy, potem poczekaliśmy, aż mój przyjaciel Nobi miał pociąg do domu, odstawiłem go na pociąg, wróciłem i tyle, w sumie właściwie odpoczywałem sobie już potem. I niestety Pyrkon się skończył. A i jeszcze jedno, w ostatni dzień kupiłem sobie koszulkę Marvela, tu gdzieś wam wstawię zdjęcie w koszulce Marvela. Chciałem tą koszulkę już dawno temu kupić, no uważam całkiem ładna, a gdzieś tam powoli się w Marvela wkręcam, więc w sumie taka zdobycz byłaby całkiem fajna. A przy okazji jeszcze sobie kupiłem mangę. The Promised Neverland się nazywa. Jeżeli chodzi o tę mangę, tak w skrócie, to chodzi o to, że tam dzieci są hodowane po to, żeby demony je zjadły. Dobra, okej, mangi wiadomo. Mangi i anime to no, mają w sumie odjechane pomysły. To jest w ogóle moja pierwsza manga, jaką czytałem. Kiedyś mi kolega pożyczył pierwszy i drugi tom i tak po kolei mi pożyczał. O ile dobrze pamiętam, ta manga ma 20 tomów. Ja stanąłem chyba bodajże na 14, potem jakoś nie mogliśmy się zgrać, żeby mi pożyczał kolejne, więc finalnie powiedziałem sobie, że kiedyś tam jak będę miał okazję, to sobie kupię. No i tak na Pyrkonie szukałem pierwszej i drugiej i znalazłem finalnie tylko drugą, ale zawsze coś, zawsze chociaż jedna będzie. Gdzieś tam poszukam sobie jeszcze pierwszej na necie i sobie kupię pierwszą i będę se zbierał i czytał. Mam dużo książek, których nie czytam, ale mangi jakoś czytam dość szybko, więc w sumie mogę sobie kupować i od razu czytać. Bo z książkami mam ten problem, że ja kupuję książki, ale potem ich jakoś nie czytam. Dobra, ale w każdym razie, bo nie mam się co zgadywać na temat mang, tylko ogólnie samego Pyrkonu. Słuchajcie, w skrócie. Piątek nie ogarniałem zbytnio, co się dzieje. Zresztą nie tylko ja, no ogólnie ja i moi ludzie, moi ziomkowie, z którymi byliśmy, nie ogarniałem się zbytnio, co się dzieje, ale głównie ja byłem pierwszy raz
raz na Pykonie, oni byli wcześniej, ja byłem po raz pierwszy, więc ja już w ogóle nie ogarniam, co się dzieje. Jeszcze fakt tego, że nie byliśmy od rana, tylko trochę później, to już w ogóle dobiło do tego, że nie widzieliśmy co i jak. W sobotę natomiast byliśmy cały dzień od samego rana i już wiedzieliśmy więcej co i jak. No i przyszliśmy na cały dzień i było naprawdę super. Ja cały czas będę mówił, że sobota była i wydaje mi się, że na kolejnych ogólnie Pykonach jak będzie, to też tak będzie, że piątek będzie takim dniem, gdzie będzie się ogarniało, co się dzieje. Sobota będzie tym dniem, gdzie będzie się dobrze człowiek bawił. No tak było teraz i wydaje mi się, że będzie tak też następnym razem. Natomiast niedziela był takim dniem po prostu, gdzie sobie przyszliśmy na chwilę posiedzieć i żeby tak powiedzmy tak już kropkę nad i postawić, że ten Pykon faktycznie 3 dni trwał i że bawiliśmy się tam dobrze. Tak, tak brakujące było jeszcze te kilka godzin w niedzielę. I ogólnie naprawdę super, ja się świetnie bawiłem na moim pierwszym życiu Pykonie i no naprawdę już tylko czekam na kolejny. Słuchajcie, jest poniedziałek. Ja wczoraj jeszcze wieczorem wstawiłem sklejkę zdjęć, którą wy widzicie na kanale. Nie wiem, kiedy ten film wylatuje, bo ze zmontowaniem teraz będzie trochę ciężko, bo sesja, może go jeszcze widzicie w tym samym tygodniu, teraz w tym tygodniu tuż po Pykonie, a może w kolejnym, nie wiem, zobaczymy, ale granie w niedzielę wieczorem będzie sklejka zdjęć, całkiem fajna, chciałem taką sklejkę właśnie zrobić, bo miałem więcej zdjęć w sumie niż filmów, ja więcej robiłem zdjęć jak już, a ogólnie to głównie spędzałem czas na tym, żeby się dobrze bawić, aniżeli nagrywać, więc tak po prostu uznałem, dobra, to wykorzystam jeszcze też te zdjęcia, niech one też gdzieś tam będą miały przestrzeń dla siebie, a nie tylko te nagrania, których jest o wiele mniej. Zresztą wydaje mi się, że chyba najdłuższe nagranie to będzie to opowiadanie, ale jakoś tak też chciałem sobie przy okazji coś opowiedzieć. No i ogólnie chciałbym podziękować wszystkim, którzy jakkolwiek przyczynili się do tego, że dobrze się bawiłem, czy to moi ziomkowie, z którymi byłem, czy to osoby, które do mnie podeszły po zdjęcie, czy osoby, z którymi pogadałem sobie, czy to na przemarszu Gwiezdnych Wojen, czy w ogóle wszędzie gdzie indziej. Ogólnie dziękuję wszystkim, którzy gdzieś tam przyczynili się do tego, że się super bawiłem. Dziękuję wam bardzo. No i mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. Dzisiaj już was sprzedaż biletów. Mnie jeszcze chwilowo nie stać na bilet, a jak już będzie, to sobie kupię. No i za rok pójdę na pewno na Pykon. Także ja już mówię, że będę na pewno. No i chyba w sumie to tyle. Rozgadałem się. No ogólnie bawiłem się świetnie. No i mam nadzieję, że wy też dobrze się bawiliście przy oglądaniu tego filmu. Dobra, chciałem ci zrobić jakieś fajne przejście. Ale dobra, standardowo już. W każdym razie to już było na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. To, że mam 1000 subów, to nic. No trzeba teraz zrobić kolejne. Mam nadzieję, że do końca wakacji uda się wbić chociaż 1100 albo i nawet 1200. Co ja gadam w końcu wakacji, jak wakacje się nawet nie zaczęły. No ale dobra, mam nadzieję, że dobijemy te 1100 jak najszybciej. No i co, lecimy po 2000 teraz. Do końca roku to może nie, ale 1500 do końca roku byłoby wykonalne. A 2000 tak może w przyszłym roku. No i dobra, to już naprawdę tyle. W takim razie po prostu widzimy się w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!